Witam was bardzo serdecznie, drodzy państwo. Ja jestem Piotr Radowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora Dire Valley i dzisiaj kontynuujemy naszą wyprawę na las. No tak znaczy się z lasu, to my żeśmy przyjechali. Szybko tutaj oblatuję. Stację. Nie zostaje jakaś lokomotywa, aby była dla nas przydatną. I szczerze powiedziawszy, to jej nie widzę. Chodzi mi o to z tych najbardziej podstawowych, nie? Ona by była nam ewentualnie potrzebna. No cóż, nic nie poradzimy. Tylko ta, no ale to już... Więcej tych nie potrzebują. Są zlecenia, patrzcie. Maszyn i miast. MF. MF? Gdzie to w ogóle? A tam. Nie, to my tam nie jedziemy. Mega towarów i miasto. GF. Też tym bardziej tam nie jedziemy. Fabryka żywności i miasto. FF, też tam nie jedziemy. Seria, mamy takiego pecha. No cóż, nic nie poradzimy. Idziemy więc po naszą lokomotywę. Będziemy jechać dalej. Może w tym FRS coś uda się jeszcze nam dorwać. No na SM to już mi się nie chce zjeżdżać. Po prostu na jakiś tak, kto miał siłę, energię i jechał, nie? I się rozpędzał jak... Miało nie być jutra. Teraz ma jechać, to nie jedzie. To się nazywa. Lokomotywa. Jest SM. Nie aż tak daleko, ale z drugiej strony jest tam kawałek drogi. Bo tutaj zostawić wagony, tam iść.
bez przesady. Wyjedźmy wpierw tu, bo mogą być jajka, jak tu w prawo trzeba będzie skręcić na to FRS. No mówię, też nie wiem, jak tam droga dalej wygląda. Plus 3-3. Czemu aż tyle? Panie, co to się wydarzyło? Teraz się po inną lokomotywę nie musiał udać. Gdzie o to właśnie w tym wszystkim chodziło, nie? Dajesz, Malino, dasz radę. Wyciągniesz to. Troszkę oleju przepala, ale dobrze. Idzie, ostatnio co z ledwością wjeżdżaliśmy. Raz 15 na godzinę, nieźle. Może się tutaj dalej obawiam, co to będzie. No cóż, taką trasę sobie wybraliśmy. Jak na swój wiek, myślę, że daje dobrze radę.
najważniejsze, odbić w prawo. Do tej to wygląda, jakby to szło w górę, ale to już chyba raczej w dół. Mam nadzieję. Znowuż będziemy olej palić. Teraz. Z tego co widzą. Że sobie to dopasuje, żeby na pewno do mikrofonu dobrze mówić. Byście mnie dobrze, drodzy Państwo, słyszeli. Jeszcze paliwa mamy, no spokojnie. To chyba będzie plus 2,2. Niestety. Możecie, drodzy Państwo, napisać, czy z takich rzeczy wolicie timelapsy, czy się męczyć razem ze mną. Jedziecie, jest plus 2,3. Zresztą chyba jest wyrównanie na ten mostek, tak mi się wydaje. To FM i OWC. Drewno podjeżdża. Dobrze nam poszło, pomimo tego, że strasznie zwolniliśmy. A się to udało. Za sobą ciągnę drugą taką lokomotywę już naprawdę w momentach załamania. Po prostu ją uruchamiać. Gdyby nawet można było biegać pomiędzy jedną a drugą, nie? Wysoko jesteśmy. Cały czas jedziemy ku górze. Trochę mniej, ale jedziemy.
naprawdę ta licencja na te lokomotywy BH4 i będzie świetnie. BH4 mogą 600 ton pod górę wciągnąć, trochę więcej niż ta, ale tam już sobie zrobimy ukrotnienie, więc właściwie żadna góra nam nie straszna. Dojeżdżamy. Plus 1,8. Ma być tak fajnie, już z górki mówiłem, nie? Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Wagoniki i nawet puste platformy też stoją. Akurat jakieś logistyczne będą. Zobaczymy. Sobie tu hamuj, a ja idę zobaczyć. Wóz towarowy na tartak i manewry. Siedemdziesiąt jeden ton, bierzemy. Serio? Aha, serio, wy teraz wymagacie ode mnie, abym ja zrobił serwis? Nie no, nie róbmy sobie jajek. Za duży dług? Ale jajka. Ja no nie zapłacę aż tylu, bo... No nie. Jest za 17 tysięcy, ja mu za dług zapłacić 8. To jest mniej warte. Nie, to jedziemy z tym, co mamy, nie ma co.
bez sensu. Resztę drodzy Państwo zobaczycie już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć.